Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan skarczmy Ayantisa i zapraszam Was na kolejne sprawozdanie z panelu na Bliskonie, który odbył się kwadrans po godzinie 20 naszego czasu i dotyczył krzyżowca oraz nowych funkcji w Reaper of Souls. Panel otworzył Josh Moskera, podkreślając istotność systemu LUD 2.0, a także kwestii bohaterów, którzy powinni dobrze wpasowywać się w historię gry. Dlatego też Święty Wojownik, czyli Krzyżowiec, jest odpowiednią przeciwwagą dla nowego głównego przeciwnika, Maltaela. Josh dodał, że paladyn z drugiej części gry był dla wielu osób ulubioną postacią i projektanci Diablo 3 chcieli przemycić część z jego cech i umiejętności, ale jednocześnie wprowadzając kilka dosyć istotnych zmian. Krzyżowiec ma być ciężko zbrojnym wojownikiem, nieprzekraczalną barierą dumnie dzierżącą tarczę i kierującą się w swojej walce wspieranym przez bogów gniewem. Następnie projektanci gry omówili proces tworzenia nowego bohatera. Najpierw przeprowadzana jest burza mózgów, podczas której tworzony jest bardzo ogólny zarys postaci. Na jego podstawie opracowywane są pierwsze schematy, które później przeradzają się w coraz bardziej szczegółowe szkice. Kiedy projektanci wiedzą już, jak ma wyglądać nowa postać, pozostaje kwestia dopracowania wszystkich szczegółów wyglądu. W przypadku krzyżowca należało odpowiednio opracować tarczę, główną broń postaci czy na przykład jej zbroję. Kiedy wygląd zostanie już opracowany, do gry wchodzą graficy 3D, którzy przygotowują trójwymiarowy model postaci. Na przygotowany w ten sposób szkielet nakładane są tekstury, a na końcu tworzone są animacje. Pierwszym etapem jest utworzenie animacji postaci w bezruchu, a następnie podczas przemieszczania się czy atakowania. We współczesnych grach problem sprawiać może także model fizyki i zachowanie niektórych elementów modelu, takich jak na przykład trzymany przez krzyżowca korbacz składający się z trzonka oraz bijaka luźno przywiązanego do niego łańcuchem. Każda z animacji ataku musi odwzorowywać charakter danej postaci. Ciężko zbrojny rycerz musi wykonywać potężne ataki, które już na pierwszy rzut oka wzbudzają w sercach przeciwników strach. Jednak krzyżowiec to nie barbarzyńca i jego ataki nie mogą opierać się tylko na brutalnej sile. Crusader lubi ataki fizyczne, ale jego zasób, gniew, można spożytkować atakując również na dystans. Projektanci gry musieli następnie przeanalizować, w jaki konkretnie sposób nasza nowa postać będzie siała spustoszenie w świecie sanktuarium. Innymi słowy, należało opracować odpowiedni zasób umiejętności. Chciano na przykład odtworzyć jedną z najbardziej charakterystycznych umiejętności paladyna, czyli zapał, ale w końcu uznano ją za zbyt potężną. Inną charakterystyczną umiejętnością pala jest Fist of the Heavens, czyli pięść niebios, która również pojawi się w ostatecznej wersji dodatku. Projektanci gry wspomnieli również o umiejętności Heavens Fury i napotkanych podczas jej projektowania problemach. Przedstawiciel Blizzarda dodał również, że każdy rycerz musi mieć swego konia. I taka też umiejętność znajdzie się w dodatku. Krzyżowiec ma być postacią walczącą wręcz, nieprzekraczalną barierą dla przeciwnika, ale jego atak ma być potężny także na odległość. A cóż lepiej sieje zamęt w szeregach przeciwników niż kawał porządnej artylerii? A zatem Crusader otrzyma taką umiejętność nazwaną Falling Sword. Paladen z drugiej części gry posiadał także bardzo charakterystycznego skilla nazwanego Błogosławiony Młot. Fanów tej postaci ucieszy zapewne fakt powrotu tej umiejętności w trzeciej części gry. Ale Krzyżowiec to tylko jedna postać. Nie możemy zapominać o pozostałych pięciu bohaterach. I tak na przykład Barbarzyńca otrzyma umiejętność Avalanche polegającą na przyzwaniu spadających na głowy przeciwników głazów. Im więcej furi zostanie wydanej na użycie tej umiejętności, tym krócej trwać będzie 30-sekundowy cooldown. Czarownik to zapewne jedna z waszych ulubionych postaci. Część umiejętności zostało jednak zaniedbanych i rzadko widujemy je w grze. Jednym z takich przykładów jest Arcane Orb. Czar jako żywo przypomina pewien bardzo charakterystyczny skill czarodziejki z drugiej części gry, a mianowicie Frozen Orb. W dodatku do trzeciej części gry zobaczymy zatem Frozen Orba. Jako jedną z run umiejętności Arcane Orb. Ale to nie wszystko. Czarownik otrzyma także całkowicie nową umiejętność Black Hole, dzięki której przeciwnicy będą wciągani w czarną dziurę, podobnie jak w przypadku jednej z umiejętności statku Mothership w StarCraftie 2. Mnich z założenia miał być najszybszą postacią w grze, opierającą się nie tyle na sile, co na zwinności. Włączenie umiejętności Epiphany sprawi, że każdy atak Mnicha teleportuje go do wskazanego przeciwnika, dzięki czemu będzie jeszcze szybszy niż dotychczas. Łowca demonów to bohater walczący przede wszystkim na odległość, ale w swoim arsenale posiada także pułapki, które niestety nie są zbyt popularne. Aby to zmienić, nowe pułapki będą zachęcały przeciwników do podejścia do nich, umożliwiając łowcy spokojny atak. Oprócz tego, postać otrzyma nową umiejętność Vengeance, dzięki której bohater będzie mógł korzystać jednocześnie z wielu ataków dystansowych. Ostatnia postać, czyli szaman, zostanie nieco bardziej upodobniony do nekromanty z Diablo 2. Nowa umiejętność Piranhas przywołuje wyskakujące z ziemi piranie, które osiadają na przeciwniku, zwiększając otrzymywane przez niego obrażenia. Dodatkowo jedna z umiejętności powoduje także przyzwanie wielkiego krokodyla zadającego ogromne obrażenia pogryzionym wrogom. Inspiracja klątwą zwiększenie obrażeń z Diablo 2 wydaje się oczywista. Wyposażenie w grze doczeka się również swoich modyfikacji zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i statystyki. Nowa filozofia sprzętu w grze określona jako LUT 2.0 opiera się na trzech podstawowych założeniach. Pierwsza z nich to less is more, czyli sprzętu ma być mniej, ale każdy z nich ma być w jakiś sposób dla gracza wartościowy. Drugie założenie to items support builds, czyli wyposażenie w grze nie może być jedynie dodatkiem do naszej postaci, ale powinno ono także wpływać na stosowane umiejętności i sposób gry. Ostatnim założeniem jest Rarity Equals Power. Czyli jeżeli jakiś przedmiot jest trudny do zdobycia, to musi być on dla gracza przydatny, a jego cechy mają sprawić, że będzie pożądany przez wszystkich. Podczas panelu wspomniano także o smart dropie, dzięki któremu na przykład barbarzyńca będzie częściej trafiał na cechy przedmiotów przydatne właśnie dla tej klasy. Oprócz tego, dodatkowemu skalowaniu zostaną poddane przedziały afiksów przedmiotów w grze. Na wyższych poziomach znajdziemy na przykład broń, która zwiększała będzie nam siłę w zakresie od 300 do 400 punktów a nie np. od 1 do 400 punktów. Ponadto statystyki przedmiotów zostaną podzielone na dwie grupy Primary i Secondary. Wszystkie dotychczasowe afiksy zostaną przypisane do jednej z tych grup. Nie będziemy zatem musieli poświęcać np. szansy na Krita, aby uzyskać zwiększony zasięg podnoszenia złota, gdyż cechy te będą znajdowały się w innych grupach. W grze otrzymamy także nowe wersje przedmiotów legendarnych, które mają lepiej odpowiadać obecnemu stanowi gry. Aby ułatwić analizę wyposażenia, w nawiasach obok wylosowanych wartości określonej cechy, znajdować się będą także minimalne i maksymalne jej wartości możliwe do wylosowania. Na zakończenie panelu kilka osób miało okazję zadać garść pytań dotyczących rozgrywki w trzeciej części gry. Jedno z takich pytań dotyczyło na przykład ciągle rosnących wartości zadawanych obrażeń. Blizzard nie ma jednak planu w żaden sposób zwalczyć ciągle zwiększające się kryty, nawet w sytuacji, gdy nowe bronie z Reaper of Souls mogą zadawać nawet po kilka tysięcy DPS-u. Jedno z bardziej interesujących pytań dotyczyło także wyglądu postaci, która założy na siebie wszystkie części danego zestawu. W Diablo II powodowało to wyświetlenie dodatkowych efektów, np. zmianę nekromanty w zombie czy niewidzialność zabójczyni. W Diablo 3 nie przewidziano jednak takich efektów, jako że według producentów gry lepiej skupić się na dopracowaniu wyposażenia pod względem balansu, niż dodawać kolejne efekty graficzne.